Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym moim filmie. Mam na imię Alicja. Jestem kompetentorem online z przymiotów ekonomicznych i dzisiaj chciałem Wam pokazać z badań operacyjnych, dokładniej z metody Simplex, interpretację wyników z optymalnej tablicy simplexowej, tej ostatniej, najlepszej. I teraz tak, jeżeli zadanie polegało na tym, że mieliśmy na przykład produkować dwa rodzaje wyrobów i spełnić określone wymagania, jednocześnie dążąc do Maksymalizacji zysku, to, chcieliś, to musimy wymagać tego, żeby optymalna tablica posiadała wyniki tylko niedodatnie tych wskaźników optymalności Cj minus Zj. Czyli niedodatnie, czyli takie, które są albo ujemne, albo zerowe. Jeżeli taki warunek jest spełniony, a jest tak u nas tutaj, to możemy powiedzieć, że przy um, tym kryterium efektywności, jakim było maksymalizacja, takie rozwiązanie jest optymalne. Ok. Ale pytanie dalej, jak napisać te kilka słów interpretacji, które są wymagane przez wykładowcę? No, jak to zrobić? Trzeba na pewno pamiętać o tym, że w pierwszym momencie rozwiązanie ma następującą postać: określono wartość funkcji celu, bierzemy ją tutaj z tej komórki, e, która jest wypisana w prawym e, dolnym rogu. I zmienne decyzyjne. Te elementy to podstawa wypisania rozwiązania. Skąd one się wzięły, te wszystkie elementy? Po pierwsze, funkcja celu, czyli tutaj 25800, wynika stąd, że te współczynniki funkcji celu, ale tych zmiennych, które są bazowymi, czyli tu są zmienne bazowe. I te, ich współczynniki funkcji celu są przypisane z tutaj tych wszystkich współczynników, które są u góry. No jeżeli zmienną x3 ona weszła nam do bazy i miała współczynnik funkcji celu 0, to tu jest 0. Jeżeli zmienna x4 miała współczynnik funkcji celu wyjściowo 0, no to tutaj zmienna bazowa x4 też ma 0. Ale jeżeli zmienna x1 miała współczynnik funkcji celu 1, no to tutaj też przepisuję jedyneczkę. Jeżeli zmienną bazową ostatnią, czwartą, było x2 e, i ono miało współczynnik funkcji celu 3, to tutaj by też będzie 3. No i teraz wracając do naszego, e, naszej wartości funkcji celu, 25800 wzięło, wzięło się z tego, że te wartości które tutaj pokazuję, jako współczynniki funkcji celu, zostały przemnożone przez wyrazy yy, wolne w, tym, w tej tablicy simpleksowej. Czyli dosłownie 0 zostało przemnożone razy 11600 plus kolejne 0 razy ten element tego wiersza 1200 plus 1 razy 4800 plus 3 razy 7000. Jeżeli na kalkulatorze nawet takim systemowym wiadomo wszystko co mnożone razy 0 to 0 ale przemnożę 1 razy 4800 i dodam do tego 3 przemnożone razy 7000, to do, jeżeli do 21000 dodam 4800, które było, mamy 25800. A teraz pytanie, skąd się wzięły e, wartości zmiennych e, decyzyjnych, czyli i, od x1. Aż do x6, a no stąd, że y, zmienne bazowe mają wartości y, tutaj wypisane w kolumnie wyrazów wolnych. Czyli x3 y, optymalnie wynosi 11,600 x4 wynosi optymalnie 1200, x1 optymalnie wynosi 4800, x2 wynosi 7000, i teraz e, co z pozostałymi zmiennymi, bo powiedziałam o x1 ile wynosi x2, x3, x4, ale mam jeszcze x5, x6, jest bardzo prosta zasada. Te zmienne kto, spośród wszystkich, które mamy, te zmienne, które nie tworzą bazy, czyli x5, x6, czyli nie są w niej wymienione, po prostu przyjmują wartość 0. Dlatego pozostałe zmienne, które tu są wymienione, uwzględniamy, równają się 0. A więc możemy tyle powiedzieć, że x1 wynosi tyle 2 3 4 aż do 5 6. E, to jest taki zapis tylko matematyczny, ale wracając do naszego zadania, które polegało na produkcji e, ilość tam wyrobów, żeby osiągnąć określony najwyższy możliwy zysk przy pewnych ograniczeniach, możemy powiedzieć, że należy produkować tyle, a ty dobra, możemy tak. Jeżeli podstawowymi zmiennymi decyzyjnymi była produkcja X1, X2 wyrobu pierwszego i wyrobu drugiego, a pozostałe zmienne, jakby doszły naturalnie w procesie rozwiązywania zadania algorytmem simplex, to jeżeli podstawowe dwie zmienne wejściowe w modelu programowania liniowego to było X1 jako wielkość produkcji wyrobu pierwszego oraz X2 jako wielkość produkcji wyrobu drugiego, to możemy powiedzieć, że należy. Produkować 4800 sztuk wyrobów pierwszego W1 oraz należy produkować 7000 sztuk wyrobu W2, aby osiągnąć zysk e, na poziomie 25800. I co możemy wtedy powiedzieć? Wówczas wszystkie ograniczenia, jakie one by nie były, czy dotyczyły surowców, czy jakichś um, nakładów pracy, czy ograniczeń ilościowych co do produkcji W1 czy W2, wszystkie te pozostałe ograniczenia są spełnione i wówczas mamy możliwy, najwyższy możliwy przy danych ograniczeniach, czyli optymalny zysk. Ja Was serdecznie pozdrawiam, zapraszam do zapoznania się z pozostałymi filmami dotyczącymi metody Simplex, które ja nagrałam, zapraszam Was do zapoznania się z nimi, możecie też udostępniać moje filmy znajomym, uczyć się na podstawie tych filmów i Zapraszam Was do korzystania z wszystkich innych e, filmów, nie tylko z badań operacyjnych, czy ze statystyki, czy z ekonometrii, z wielu innych przedmiotów. Ja Was serdecznie pozdrawiam, życzę powodzenia w nauce i e, jakby to powiedzieć, miejcie jak najwięcej cierpliwości, bo tylko rozwiązując zadania, na pewno jesteście w stanie. E, zrozumieć faktycznie ten simplex, on nie jest taki trudny e, po rozwiązaniu choćby kilku, e, kilku przykładów. Pozdrawiam.